A więc jedziemy z tematem, jeśli chodzi ataki rudymi. Jesteśmy właśnie po upgradzie, więc, więc chciałbym Wam pokazać tutaj atak rudymi. Ja na te ataki zabieram sobie dwa golce, 20 rudych. Przeważnie teraz będę zabierał po 18 rudych, 12 wizów, 2 łuki. I tutaj jak widać, tutaj mam Rage'a, mam bardzo słabą mrożonkę, już właśnie klepię tą mrożonkę. Są dwa jumpy i 4 earthquake i na rozbicie muru. O czym należy pamiętać przy takich atakach, że to wojsko strasznie się rozlatuje, to ma bardzo silny damage w jednym miejscu, lecz gdy to depnie na bombę, staramy się rozrzucać wojsko mniej więcej gdzieś pod bombę, tak samo jak rozkładaliśmy ataki na Wiedźmach, tylko że rude są bardziej trudne do ogarnięcia, one gdzieś się nam rozbiegają, po wiosce gonią jak szalone, wiadomo jak to rude, nie? Dobra. Więc ja Wam tu pokażę, jak mniej więcej atakuje tego typu wioski. Tu jest troszkę słabsze TH11, nie ma tego Max Inferna, mam gdzieś te ataki na Max Inferno, gdzieś są. Yy, dobra, yy, to robimy tak. Tutaj z początku rozbijam, tutaj robię wejście, robię wejście tutaj pod Tonhala. Tutaj mniej więcej rozrzucę teraz dwa jumpy, znaczy nie, w sumie po jednym jump, jumpie, bo. Chciałbym mniej więcej, żeby tak te jumpy jakoś fajnie przypadały, no i tutaj się nie udało. Rzuciłem jeden po drugim, rzuciłem. Tak czułem, przedtem atakowałem tą samą wioskę, zrobiłem 49%. Pierwsza wtopa walkiriami tutaj na tej grze. I dobra, i tu już mamy jak te walkirie się pięknie rozbiegają. Te golce po prostu pościągały całe bomby, całe te pułapki. I tu już widać jak one tutaj... Będą się nam rozbiegać. Tutaj już poleciały w jedno miejsce. I tu idzie coraz lepiej. Tutaj proszę zobaczyć, jak one tutaj szybko niszczą. Bach, 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 bach. Po prostu te budynki zgniatają. Szkoda, że nie podleciały pod Techa, bo ja bym wam tutaj pokazał, jak one to Techa szybko niszczą. Jest bardzo dobrze, dobra. Tutaj się rzuciła jedna, tutaj szybko prawie Tesle ubiła. Troszkę zniosła HP temu. Halowi tutaj troszkę Xboły poraniły, tutaj właśnie, właśnie powbiegały. Tam super sprawa, super sprawa z tymi walkiriami. Ja tam nie czekałem te 12-14 dni i zaraz po, po upgrade miałem uzbierane akurat 110 tysięcy ropy. Później to w upgrade'a po dwóch dniach przyspieszyłem, bo nie dało się rady grać, gdzieś tu te całe te ability. Co ja wam mogę powiedzieć o tym upgrade? Zie? No, tutaj, upgrade, no niestety, możecie zobaczyć też gdzieś na innych filmikach. Jest masa tych filmików jest pokazane co jeśli chodzi o ten upgrade, co ja wam ja wam tu tylko tyle mogę pokazać jak mniej więcej to wojsko tutaj działa u mnie jak te rudy się sprawują. Na razie kręglarzami nie gram. Jakoś mnie to nie ciągnie do tego, gdzieś tu może uda mi się znaleźć ten atak, atak tymi kręglarzami, bo znaczy no tak zwane te smerfy to my to nazywamy smerfami w klanie. Lecz teraz dużo osób gra, gra właśnie rudymi. Robią naprawdę to jest istna kosiara na mapie tu jak widać 74%. No nie było co po prostu zbierać. Gościu po prostu wchodzi na wioskę 74% rozjebane. I sobie myśli, to pewnie były rude. Tak, to pewnie by... Patrzy, jest, tak, to właśnie wkurwione, właśnie rudy mi przygrzał. No i dobra. Gdzieś tutaj może znajdę te smurfy, gdzieś te smerfy znajdę. Mm. Poszukamy gdzieś tutaj były te smerfetki, smerfetki, smerfetki. Kurde no. Yy, du, 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 du. Dobra. Mamy tutaj, mamy tutaj atak Gregora, atak Gregora. No tej wioski ja nie lubię atakować. Zobaczymy jak tutaj Gregor zaatakuje. Przez chwilę oglądałem ten atak. Tu jak widać właśnie 8 Earthquake'ów, 2 rage. No i tutaj 6 wiedź Tutaj Gregor nadal stosuje te wiedźmy. Powiem wam tak, Wiedźmy po tym upgrade'ie niby to gdzieś tam te bomby broją swoim ciałem, nie te szkielety, szkielety już nie rozbrajają tych bomb, ale musimy zwrócić uwagę, że jeśli puścimy coś wcześniej jeszcze przed te Wiedźmy, to te Wiedźmy przy takich atakach skutkują, są naprawdę dobre. Więc nie mogę powiedzieć, że Wiedźmy po prostu gdzieś tam poszły na bok, nie. Wiedźmy są nadal dobre, tylko trzeba umieć naprawdę nimi grać. Tutaj Gregor gra, Gregor to jest mistrz Wiedźm, kiedy... Yy, Parę odcinków temu może pokazywałem wam jego ataki na 3, nie pamiętam, ale wiem, że takie Gregor ataki miał, on naprawdę jest dobry, jeśli chodzi przy tym upgrade'em, to był mistrz, to był król wieczm. Dobra, no to patrzymy tutaj jak mu tutaj poszło tutaj standardowe otwarcie bazy, tu gdzieś też otworzyć na infernie. Tu właśnie to jedno inferno w upgrade'ie teraz jest bardzo łatwo ubić te wioski, jest szybko naprawdę dobić, zrobić tego. Zrobić tego, nie wiem, legendę tego tytana, bo naprawdę dużo osób, wiele tutaj jak się to nazywa, puszcza te inferna jest większy. No i tutaj wiele właśnie, tu puścił sobie do przodu tych kręklarzy, tak jak mówiłem, wjedźmy, puści gdzieś tam pod koniec, gdzieś tam z parką, żeby te golce gdzieś tam deaktywowały, te bomby i te kręklarze, żeby też. Porobiłem swoje kręglarze, to jest bardzo ciekawa jednostka. Ja na razie nie inwestuję w te kręglarze. Super naprawdę one gdzieś te bomby tutaj, te swoje wyrzucają gdzieś tam w kosmos, no i tak właśnie leci. Super ubijają dwa budynki naraz. Są naprawdę fajne, gdzieś tam jeszcze można znaleźć na YouTube, a gdzieś tam są takie, a podobne podobny toźma. Ja wam pokazuję tutaj po polsku, jak tutaj Polacy atakują. Ale w sumie Gregor to chyba jedyny pola, który aktualnie gra tymi kręglarzami, nie spotkałem się na razie akurat z żadnym. Tu jak widać, tu się chyba wszystko ścina, naprawdę są dobre. Tutaj bardzo, tu bardzo dobre zbierają damage, jak widać. Mają po 360 HP, jest naprawdę, są naprawdę fajne. Super jednostka, super jednostka, tylko że nie za duży, tylko że one są właśnie, są strasznie wolne, strasznie. Są miażdżące miażdżącą... miażdżącą. Y Wolne, tutaj właśnie jak mogliście zobaczyć, tutaj były cztery wiedźmy. Nie ma tych wiedź, depływa się w tą bombę. Tak mówię, gdyby te szkielety były, to jeszcze mogłoby nawet tutaj gdzieś około 90% paść. Te wiedźmy, jakby się przeżyły. No, a tutaj Greg to jest Stara Vega, tak. On tutaj wie, jak atakować. Po prostu szkoda, że nie jest przeniesiony na topel. On aktualnie mieszka w Niemczech. I nie da rady się przenieść na polski serwer. Pisał wiele razy, pisał wiele maili do Supercella, niestety Supercell w ogóle nie reaguje. Wiem, że parę znajomych ode mnie udało się przenieść, jemu się niestety nie udało się przenieść. Szkoda, bo gdzieś by był już zapewne na trzecim miejscu w Top .pl. to Jest bardzo dobry gracz i bardzo aktywny, jeśli chodzi o niego. Naprawdę robi super ataki. Jesteśmy tutaj zadowoleni z, z klanu, tutaj w klanie jesteśmy o 5.380, już będziemy o 5, 5.400, już idzie powoli. No tutaj już by gdzieś atakował, zapewne ja, ja mógłbym się kucić. on by do końca sezonu gdzieś by wyrobił na pierwsze miejsce, nie chcę Was kłamać, ale naprawdę jest dobry grać, gdyby on miał, na razie gdzieś 23 na niemieckim serwerze jest. Dobra, to tyle jeśli chodzi tutaj o ten upgrade, ja tak mniej więcej tak wam pokazałem, przedstawiłem wam te... pokazałem wam dwa ataki, jaki miała ja składem grami, jak należy grać właśnie tymi kręglarzami, Pamiętajcie, nie rezygnujemy z wiedźm, gramy wiedźmami, staramy się yy, właśnie. Nie ćwiczyć tutaj na tych. Jeśli chodzi o te bomby, te rozbrajanie, to wszystko. Ja tu jeszcze wziąłem. Wziąłem sobie jeszcze parę gigantów, żeby ten damage jeszcze większe zbierały, żeby te walkierie po prostu jeszcze gdzieś tam ciupały tego DV przeciwnika, no jest dobrze. Powiem, wam jest dobrze, jest super, jest super upgrade. Lecz co mnie bardzo, bardzo mocno mnie wkurwiło, miałem te walkirie na levelu 5, yy, no, na levelu czwartym i nagle, yy, po dwóch dniach, po, nie, czyli następny dzień po upgrade, Wyskakuje kurwa, że będzie poprawka, jeśli chodzi o walkirię. I co się stało? Ujebali właśnie, przeważnie na czwartym levelu, ujebali to 100 HP. Naprawdę to jest wielka, wielka różnica. Przy 20 Valkiriach to po prostu jest. Jest 2000 HP. Gdzieś tam jeszcze zdążą ubyć, jeszcze te 5-6 budynków, to naprawdę są procenty tutaj w tej grze jest, jedynie chodzi przy atakach o procenty, żeby te procenty wyrabiać. No niestety, super się bardzo chujowo zachował. Przed chwilą jeszcze mieliśmy przerwę. Zdawało się, że jeszcze coś dopierdolą z tymi walkierami, bo naprawdę można zobaczyć kozackie ataki. Parę setek już wiem, że padło. Parę setek już tutaj padło. Ma 30 w samych walkiry, tutaj kręcą. Ma taki. Ja z początku używałem healinga, bo healing jest bardzo dobry, jeśli chodzi o walkiry. On gdzieś tam leci. Ja jeszcze będę próbować tam z aniołkami, bo kiedyś grałem na aniołkach. Te walkirie były dużo wolniejsze. Teraz się boję, właśnie co to będzie, jak te walkirie będą szybkie. Aniołki nie nadążą za nimi, są bardzo szybkie. Mają super damage. Super wszystkie te budynki rozwalają. I tyle, jeśli chyba o to. to ten odcinek, aha, sprawy dotyczące Big Big Waru, niestety w środę miał się ukazać odcinek, nie ukazał się odcinek nie było bodajże Big Waru trudno teraz po tym celu. tutaj niestety mm, wszystko się usunęło ja wam pokażę szczegóły tej wojny, tej wojny, która aktualnie trwa, może bodajże znajdzie się jutro już na moim kanale sprawa dotycząca tej wojny, to jest wojna po aktualizacji bardzo długie szukanie męczyliśmy się Praktycznie do wczoraj z szukaniem udało się wyszukać, jest naprawdę trudno dobrać przeciwnika. Teraz tak pomieszali. Myślę, że te poprawki, które były parę minut przedtem, coś wniosły ku temu, żeby lepiej szukać te wojny, bo naprawdę teraz ciężko będzie trafić. No, trafiliśmy na takiego godnego przeciwnika dość. Można powiedzieć też, że no troszkę słabszy, no zobaczymy jak tutaj będzie szło, niestety ja Wam na razie tych nie pokażę, ja dopiero zrobię filmik, jeśli chodzi Big warów może w ogóle już nie być, będą same wojny, szkoda Szkoda mi tych big warów, bo naprawdę big wary to była bardzo fajna seria Ale niestety chyba się nie uda już wykręcić takich wojen 45 na 45, czy 50 na 50, to już będzie bardzo trudno wykręcić bo tym co mam w Tak super Sen namieszał, tak super Sen najebał Po prostu wiele osób się wkurwiło Wiele osób musiało kupić gemy przez te walkidy, że gdzieś tam ten level ujebali. Pamiętajcie, że ci co grają w to, bo nie się muszą utrzymać, oni to muszą zgęć, jeśli oni tego nie zgemią, się nie nie zgamią takim Fernanda stracą defa. Naprawdę Defens tu jest bardzo, bardzo ważny. Ja już tutaj gdzieś dzisiaj akurat złapałem obrona na nowej wiosce ale popatrzcie sobie sami, minus 9, minus 13. Za jedną gwiazdkę, gdzieś minus 13, minus 29 za dwie gwiazdki. Naprawdę znaleźć tutaj wioskę gdzie jest na przykład 30 czy 40 pucharów to się zdarza może raz na 3 dni tak naprawdę jest ciężko trafić, trzeba byłoby siedzieć przez cały dzień i tą jedną wioskę szukać ja nie mam czasu na takie szukanie Rzucę Wam filmik z, jak właśnie biłem jeszcze Wam pokażę fajnie ma się 4700 pucharów jeszcze zdążę wrzucić filmik na, na 4700 pokażę Wam jaka wiocha, jaka super wiocha dała mi po prostu pociechę, dała mi tą radochę żeby wbić na 4700 no ale co z tego później wchodzę, robię atak minus 30, a bodajże wczoraj właśnie trafiła mi się wycho znów no bardzo duża ilość puharów. Niestety po tym upgrade wszystko mi się namieszało, gramy jeszcze chwilę po upgrade tymi właśnie y, golcami aniołkami. Gdzieś to wszystko się popierdoliło, to już nie jest to samo co przedtem. To ability jest w ogóle zjebane na tym magu. Ciężko się gra, trzeba jakoś kombinować na taki, próbować taktycznie podchodzić Ktoś powie Valkyrie, ja dobra, mam taką wioskę tu, tu kurwa rozwalę I tu jedne champions tu będą wchodzić, nie, nie, to nie o to chodzi, teraz tu trzeba kombinować Te Valkirie się nam rozbiegają wszędzie Wioski otwarte, szkoda już nie wam nie pokażę tego replaya, no ja na wiosce całkowicie otwartej po prostu Walkirie poszły sobie, wszystkie w kupie ja je rozrzucałem, one się łączą w stada, kurwa, tworzą jakieś hierarchie, tam biegają po tej mapie. No niestety tak jest, trzeba jakoś trzeba jakoś pomyśleć przed tym atakiem, gdzie to rozrzucić. Naprawdę, wojsko też troszkę kosztuje i jest super. Bardzo mnie cieszy, że robi się bardzo krótko, nie robi się te 2,5 godziny, jak to przedtem przypadało. Te spele tak samo są skrócone, co mnie bardzo też cieszy, no i można grać, tak. Jest lepiej, teraz tylko tyle co mnie blokuje, to mnie blokują właśnie Herosi. No stąd na tych, na tych Herosów muszę czekać. Za godzinę 18. Kończy się guard. Super, dzisiaj próbowałem porobić sobie parę ataków. Tutaj na 4 godzinnym guardzie naprawdę zrobiłem bodajże, nie kłamiąc Was, zrobiłem 6 czy 8 ataków. Jeszcze miałem pół godziny tarcie Bardzo super. I się opłaca tutaj, ale no to trzeba z rana uderzyć, z rana uderzyć. Gdzie te wioski można jeszcze sobie troszkę przewinąć bo no, na przykład w tych godzinach przewinąć wioskę, ja Wam to może pokażę, może coś fajnie trafi, tylko ja to tak pokażę, że to może szukać naprawdę bardzo, bardzo długo i tak sobie siedzimy, tak w murkach siedzimy przez 30 minut, 40 minut, niektórzy tu już, o na przykład killer na przykład już od rana szuka wioski, i nie może nic po prostu znaleźć, no tak jest Jest, już weekend się zaczyna Idą święta, coraz więcej osób gra ja wam tylko mogę pokazać, to szukanie wioch tutaj To jest tragedia, nic z tym nie zrobią, nie, nie da się Przed nami jest jeszcze kilkanaście Tysięcy osób, które ma powyżej Pięć tysięcy pucharów i tych osób nie możemy Znaleźć, o proszę bardzo Za 7 pucharów No, tu jak widać Tutaj trzeba się męczyć, no tutaj jest akurat słaba wioska Bardzo słaba Jeszcze ten orzełek na pierwszym tej Ferno na trzecim, no to już można się bawić, ale Szczerze, yy, dopiero się uczę atakować tutaj Te wioski się uczę atakować, bo Są jeszcze trudne tutaj do opanowania Te yy, kwadraty Przedtem zrobiłem ledwo 50% na kwadracie Ale miałem całkiem inaczej, miałem 8, 8 artq Teraz akurat Mam takie spele jakie mam, próbuję to jakoś rozrzucać jakieś te procenty robić Bo czasem tych procentów może, może braknąć przy tym No i tak właśnie jest tutaj Ciężko, ciężko w ogóle coś być właśnie patrzyłem tu przedtem na pierwszą osobę tutaj No gościu się bardzo ładnie wybił, za chwilę może zrobi 6000k I tu mnie właśnie ciekawi jego skład 27 Walkiri, no to jest na pewno, na, na pewno jest golem w CC Mnie tylko ciekawi jak się rozrzuca, jak oni rozrzucają te woja Dzisiaj właśnie taką samą wiochę trafiłem Ten sam układ, 35 pucharów i powiem wam tyle, że... Tylko, że tu gościu miał bardziej rozrzucone, nie Yy, bodajże tu miałem rzucić łuka zawsze biorę po cztery łuki i zapomniałem, i tu miałem wziąć po cztery łuki yy, w CC był yy, był Inferno na, na czwartym w CC była Lawa, teraz bardzo fajna polecam polecam Lawę do CC naprawdę Golem to to, to jest sekunda i Golema nie ma, czy tak samo yy, Wiedźmy, czy Wizy ja akurat właśnie zabieram Lawę właśnie przedtem zaliczyłem Defa dzięki Lawie i teraz jeśli chodzi o to Tutaj fajnie to wojsko rozrzuciłem. Yy, tutaj przebiłem się łolami, tutaj rozwaliłem earthquake'ami. I to, to woją nagle pobiegło sobie tak. Ja zapomniałem rzucić te cztery łuczki gdzieś tam na te procenty. Co się stało, to wojsko pobiegło. Tutaj jest giant bomba, tutaj jest giant bomba. One gdzieś te giant bomby depły. Tutaj akurat te inferno właśnie były tak. Tylko że tu mi się wydaje, że to było szerzej. Już nie znajdę na pewno nie znajdę tego replaya, bo to był replay o 6 rano. Yy, co bym powiedzieć? No i to się nagle tu rozbiegło wszystko. Tu jeszcze rzuciłem, jeszcze ratowałem sytuację, jeszcze te walkiry jeszcze było z 10 walkiry Tutaj jeszcze tu było rozbite, tu rzuciłem jumpa. One po prostu zrobiły nawrót, bo to jest bardzo ciekawa jednostka. Trzeba nimi trenować, bo nie można jej po prostu tak oswoić z tymi atakami. Tu rzuciłem jumpa, tu jeszcze wbiły, i nagle mi lawa wyskakuje z CC i niszczy praktycznie wszystko. Ja, ton hall rozbiłem praktycznie bez żadnego problemu, tylko chodziło później o później te procenty, gdzie tutaj jeszcze bodajże były chyba y, Wizard Towery, były i no po prostu tutaj tą parkę wykończyły. Ta parka była zmęczona, wiadomo, tu jeszcze były bomby. Gdy te walkirie się biedne ledwo przebiły, tu jeszcze rzuciłem mrożonkę, gdy ta mrożonka właśnie jest krótka, na, na trzecim levelu gdy te inferna się obudziły, niestety wykończyły te Valkyrie, trudno mi było ubić to hala. szkoda, że nie mogę wam pokazać tego replay'a, bo naprawdę można się uczyć na błędach. Tutaj bardzo dużo błędów popełniłem w tej wersji Na przykład ja tych układów nie lubię. Jest jeden taki tragiczny układ, którego nie lubię. Nie mogę wam go pokazać. Znaczy, no, nie, że nie mogę, nie chcę wam pokazywać, bo niby on jest prosty układ, ale ja na nim psuję totalnie, psuję na nim totalnie, nie dam rady w ogóle żadnym składem tam ugrać. Próbowałem już kilka razy. I zawsze trzeba pamiętać o tych łuczkach, zabierać te cztery łuczki, próbować jakoś rozmieszczać. Pamiętajcie, procenty bardzo ważne. Dobra, to tyle jeśli chodzi o, te, o ten odcinek, jeśli chodzi o ten upgrade. I co, tu, tu, co tutaj bym chciał dodać? No będziemy na razie grać tymi walk walkiriami, będziemy się starać gdzieś tam iść wyżej. Za niedługo wrzucę filmik, jak na 4700 wbiłem, bo już właśnie aktualnie widzicie, jak ktoś na przykład, na przykład widział znajomych mnie, że już tam gdzieś przekroczyłem, już miałem na 4800 miałem, ale po prostu zepsułem te ataki jakoś po tym upgrade'zie Byłem na 4-600, się wkurwiłem i, i miałem już zrobić sobie przerwę w ogóle tygodniową od gry, ale sobie myślę, o nie, tak prędko nie będzie. Zobaczyłem, chłopaki zaczęli wrzucać replay e z walkieriami sobie myślę, nie, nie, wkurwiony, zbieramy się i gramy i jedziemy z tym koksem jak najwyżej. Dobra, dziękuję, że dotrwali do samego końca, że. Pooglądałeś sobie czegoś, się dowiedziałeś, jak to wygląda upgrade z mojej strony, ze strony bardziej takiej topowej, topowej graczy na Max th 11 jak to wygląda u nas, jak to trzeba klepać, żeby gdzieś te pucharki wbijać. No i się cieszę tutaj. Z tego, że mogłem ten odcinek w końcu zrobić i wrzucić, bo naprawdę nie miałem czasu. I przez święta, tak, jak wspomniałem w poprzednim odcinku, gdzieś tam na Clash Royal bodajże, bo wszystko nagrywam tak jakby jednym ciągiem chcę nagrać, chcę wrzucać po kolei te filmiki, że jeszcze jeszcze przez te święta na pewno będą jakieś odcinki ciekawe, zobaczymy, postaramy się, jak coś to piszcie w komentarzach, dobra, cześć, trzymajcie się.